Jakiś czas temu posłom rozdano iPady, takie płaskie komputerki, za w sumie 1 800 000 złotych. No radości wśród posłów było co nie miara, nawet co nie dwie miary. Piskom, śmiechom, uciechom, poklepywaniom się po plecach własnych, podskokom, pisaniu w sejmowej toalecie na drzwiach mam iPada, nie było końca, a nawet dwóch końców. iPady ze specjalnym sejmowym programem miały przynieść dużo oszczędności na papierze i tonerze. Posłowie wszystkie potrzebne dokumenty do pracy podczas głosowania mieli dostawać drogą elektroniczną, treść ustawy, opinii ekspertów, statusy od znajomych z Facebooka. No ale na razie oszczędności z iPadów są tylko właśnie na papierze, który cierpliwym będąc wszystko przyjmie, nawet oszczędności. Podczas niedawnego głosowania w Sejmie iPadów jakoś nie było widać, za to sterty papierów piętrzyły się przed posłami. I ten pomysł z iPodami dla posłów i podpadł prasie, która nie szczędzi, a niesłusznie. Posłowie nie używają iPadów z oszczędności, żeby się mienie państwowe nie zużywało. Poza tym więcej czasu, żeby się iPodami bawić, ma ich rodziny mają posłów, bo posłowie mają mnóstwo roboty właśnie z przeglądaniem papierów. Ale pomysł z rozdaniem iPadów posłom jest dobry, jest to pierwszy krok na drodze cyfryzacji kraju. Nieudany, ale jest. Akcja nosi kryptonim Mobilny Poseł, można więc mówić, że w Sejmie są sami mobile.